Już na samym początku zamek robi ogromne wrażenie. Jest to największy na świecie zamek z czasów średniowiecza. No bo jeszcze nie to, że budowali cegła po cegle, to zobaczysz, jakieś wzorki sobie uformowali. Czyli nie miało być tylko takie obrodne, ale również piękne. W drodze do Kas okrążamy zamek dookoła. Przez tysiące lat. I jest olbrzymi. 1340 rok. Tutaj widać fosę. Była dosyć szeroka. Zamek został wpisany na listę UNESCO w roku 1997. Wybraliśmy związanie z przewodnikiem. Wybraliśmy dłuższą trasę, która trwa około 4 godzin. Alternatywnie można było wybrać krótszą trasę na 2 godziny. A oto wejście do zamku. Zamek nigdy nie został zdobyty siłą. Zamek należy do Polski, dlatego że po prostu został kupiony. Proszę Państwa, kolejny. Tak, dlatego o co chodzi? Jak Państwo widzicie, ten niewielki otwór wejściowy powodował, że trzeba było przełożyć nogę, schylić się, skręcić. Krótko mówiąc, nie można było od razu zaatakować. Gdzieś byłem. I jesteśmy na dziedzińcu. Weszliśmy tutaj pokojowo. Nie trzeba było do nas strzelać. Zwiedzanie zaczynamy od wejścia przez niewielki otwór. To nie jest zamek królewski z pięknym, szerokim wejściem, ale typowy zamek obronny. A to te perły. Motywy religijne pojawiają się na pierwszym planie. Wszędzie jest wąsko. Tutaj mamy jakąś wystawę. Zamiast pokazywać puste ściany, zdecydowano się uatrakcyjnić zwiedzanie poprzez robienie właśnie takiej wystawy. I znowu wąskie, nawet te bardzo wąskie przejścia. Imponująca komnata. Jest to ogrzewanie podłogowe. Jedną z ciekawszych atrakcji zamku jest zobaczenie kibelka wielkiego mistrza. Zakon krzyżacki był zakonem religijnym, dlatego jest tutaj dużo motywów religijnych, a nawet kaplica. Mimo że dzisiaj są tu już puste komnaty, to naprawdę imponują mi. W końcu jakaś umeblowana komnata. Teraz przechodzimy z jednego skrzydła zamku na drugie skrzydło. Z kolei tutaj mamy wystawę bursztynu. Rzeczywiście pickie są. Tak powiem pana Mariusza Kamczykowskiego, znanego artysty. No, a nawet takie formy przewrotne, bo ludzie mówiliśmy sobie, że to są elementy roślinne, zwierzęce, które w Bursztynie. A tutaj mamy... Zobacz pająk tu jest. Proszę zwrócić uwagę szczególnie na przepiękne... Proszę Państwa, zwrócić uwagę na... Szczegółowość wykonania nawet tego punktu związane z bursztynnictwem na tych terenach skupione jest w Państwowej Manufakturze Bursztynowej w Królewskiej. A tutaj już miecze polskie. Coś takiego,
Są też i miecze z Dalekiego Wschodu. Prawda, w pewnym okresie całkowicie ograniczona ruchomość stawu nadgarstkowym. Chwila przerwy. Idziemy zwiedzać ten oto zamek wysoki. Teren jest wszędzie płaski, a teraz idziemy pod górkę. Pewnie zostało to nasypane dla zwiększenia obronności. Ale to już fajnie. Na Makikuła, czyli nad bramą, przez które można było zrzucić coś ciężkiego, czy wylać coś gorącego atakującemu nieprzyjaciela. A oto dziedziniec Zamku Wysokiego. Tutaj jedli zakonnicy. Weszliśmy teraz do sali, coś w stylu Sejmu. To tutaj podejmowano decyzje. Każde miejsce było przypisane konkretnemu zakonnikowi. A tak wyglądają współcześni zakonnicy. A tutaj apartament wielkiego mistrza z miejscem do spania i z miejscem do pracy. Jest to symbol toalety. Idziemy teraz długim korytarzem, jakieś 60 metrów. No dziwna sprawa, bo do toalety. Tutaj zdjęto jedną kabinę i dlatego możemy zobaczyć naturalny odpływ odchodów prosto do rzeki. A ty mała co robisz? Co? No, co ty robisz? Nie mogę? Nie możesz. Chodź. Ja bardzo sięgam. To jest namiot. Idziemy do kolejnej kaplicy. Wszystko tu szaro, ponuro. Dotarliśmy do spichlerza. Krzyżacy mogli zrobić tutaj zapas jedzenia nawet na kilka lat. A dzisiaj mamy kolejną wystawę. Piękna, długa sala. I to tutaj zakonnicy celebrowali piwo. Tak wyglądają eleganckie kufle do piwa. Wszystko mi to przypomina dzisiejszy Oktoberfest. W Polsce Północnej jest wiele zamków gotyckich. Pewnie też są piękne i ciekawe. Natomiast ten zamek w Malborku jest po prostu niepowtarzalny. Jest to największy na świecie zamek z czasów średniowiecza. Naprawdę warto tutaj przyjechać.